Cześć. Dzisiaj mamy 10 czerwca, jest to piątek. Jest taka sprawa, że kopiec, który został zrobiony z żyta, musiał teraz, ogrodziliśmy go tak, można powiedzieć, drutem. Dwa rzędy idą. I teraz jeszcze takie folijki, żeby coś tam, załóżmy wiatr, jakiś powiew, żeby trochę odstraszał, bo zaraz wam pokażę. Jeszcze jest strach. Strach, który coś tam, powiedzmy, powinien jeszcze wspomóc. Są puszki. I teraz zobaczcie. Są ślady. Konkretne, niekonkretne. Nie wiem, czy to jest dzik, czy to jest jeleń. Bo sarna, nie wiem. Mi się wydaje, że jest za duże. Tutaj nie będzie widać. Tu są takie ślady, o tu jest moja ręka i tu jest taki ślad. I to wydaje mi się, że jako ślad typowo dzika, nie wiem, bo powinny być chyba jeszcze dwie z tyłu takie raciczki. Tutaj jest kopytko, koło kopytka widać, ślad jeden, drugi. No i szkody robi, nie ma typowego rycia na dzika, żeby ryjem to odsunął, tylko widać jakby grzebał po prostu w tą stronę odsuwał sobie jakiś zwierz i wydaje mi się, że po prostu może być to czasami jeleń, jakiś młody może, nie wiem, ciężko im powiedzieć, ale być może tak. No i teraz w paru miejscach jakieś szkody narobił. Muszę to przykryć. No na pewno powietrze, które już się dostało, trochę jakieś uszkodzenia będą. A tak jak widzicie, podwójnie trochę drutem zrobione na takiej wysokości, żeby chociaż, czy jakieś coś mniejszego będzie, żeby nie przeskoczyło. No może czasami zerwać, bo jak poleci na oślep, to czasami wiadomo, przeleci to. A tak jak widzicie, ogrodzone jest czymś, trzeba się wspomagać. No i dzisiejsza taka robótka, powiedzmy, inna niż na co dzień coś tam w polu się robi, ale chciałem wam pokazać właśnie, co tutaj się dzieje na tym kopcu. Same przygody, coś zawsze musi być. No dość tak, ten kopiec będzie od 15, 16, chyba 17 maja, więc mamy prawie miesiąc. I coś się zainteresowało, jakiś zwierzyniec się zainteresował kopcem. Chociaż kukurydzy teraz już nie siejemy, mamy posiane tutaj sorgo, więc no resztki pożniwne, to co były kukurydzy, już nie powinny nikt, powiedzmy, jakiś zapach się wydobywać. No ale różnie bywa, może coś tam wyczuwają jeszcze, no ale zobaczymy, co dalej będzie. Będę musiał po prostu pilnować, czy się dalej coś nie będzie dziać. A dzisiaj jeszcze jedna rzecz do zrobienia przeze mnie, bo pogoda się zrobiła, ale to w następnym materiale. To do zobaczenia za niedłuższą chwilę. No, króciutko tam. Pojadę do domu 60, zrobię co trzeba i zaraz wam też po prostu nagram, co dalej jeszcze dzisiaj zrobię pod wieczór. To do zobaczenia. Cześć.